Zaraz dzień zakochanych, a ty nie masz co dorzucić do playlisty, żeby Chodź, pomogę ci. Pouprawiamy miłość. Cześć, siemanko, witam na kanale Rap Glass i zapraszam dzisiaj do takiego luźnego odcinka, w którym sobie pogadamy o numerach, które możecie dorzucić do swoich playlist, które puścicie swojej drugiej połówce, kiedy będziecie robić z nią precla. Te numery są bardziej romantyczne, drugie mniej, nie mogłem też obyć się bez jakiegoś bekowego. Zanim do piosenek, to tylko jeszcze poproszę like, sub, komentarz, wpadaj do mnie na Instagram, wpadaj do mnie na TikToka, Instagram Rap Glass, TikTok Rap Glass i daj znać, jak w ogóle mnie słychać, bo kupiłem nową kamerę i ona ma tu wbudowany mikrofon i nie wiem, jak mnie słychać i powiedz, czy mnie dobrze słychać, hej. Od razu zaznaczam też, że tutaj nie ma żadnej hierarchii, nie ułożyłem tych utworów nawet alfabetycznie, po prostu rzuciłem to, co mi się działo w głowie. Podobnie coś jak robiłem w takim zestawieniu top płyt na zimę, tam też nie było, że coś jest lepsze od drugiego, to po prostu moje propozycje. Więc dorzucaj do playlisty, albo i nie, ale posłuchaj, bo może warto. Utwór B do S-a, 1000 koni z płyty Kwiat Polskiej Młodzieży. Tak, wiem, że jest ładniejsza niż na zdjęciach, czy chociażby Brzydkie Rzeczy, ale ten utwór wydaje mi się taki najbardziej romantyczny i mimo, że króciutki, to trust me, zrobi robotę. Włody, Żebro Adama. Musiałem wrzucić tutaj jakiegoś klasyka, a ten utwór z 2003 roku z płyty Jak Nowonarodzony, no pasuje ideol. Na dłuższą drogę życiowej poniewierki chłopak z ulicy potrzebuje partnerki. Zdury, nie wszystkie kobiety to rury. To rap z czasów, kiedy utwór miał 3 zwrotki i po 16 wersów, a refren to 4 wersy powtórzone 2 razy, ale pasuje dzisiaj idealnie, bo Włodek jest tutaj po prostu autentyczny i naturalny, tak jak wasza miłość powinna być. Białas fit B do S, na serio. Ten numer z płyty Polon ma mocny uliczny sznyt, ale słychać w nim delikatność i to love, które wybija się z głośników nawet przy małym woluminie. No i oczywiście ten refren Borka, który mówi za was wszystko. No po prostu top. Top! Kawa zbożowa to moje nowe odkrycie. Jezu, jak ja kocham. Jak mi dobrze, mam nadzieję, że w walentynki też tak będzie. Ten typ mes nauczy mnie czegoś. To taki numer, jak brakuje wam słów, to odpalacie ten tekst i przeklejacie 3/4 sentencji z niego do SMS-a i... sprawa załatwiona. Każdego dnia ucz, dni do końca jest mało, mu świat był z wosku, lecz staje się litą skałą. Ale dam ci poczucie bezpieczeństwa za sojusz. Wstrzyknij mi witaminę rozwoju. Przekonaj, że wino piją nie tylko snoby. Zacznijmy wojnę lub pakt kubków smakowych. A, no i płyta Kandydaci na Szaleńców, z której pochodzi ten track, to doskonały album, 10 na 10. 10 na 10 bezdyskusyjne, jak nie znacie, to sprawdzajcie w całości. Taco Hemingway, 35. Ja nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony utwór od Taco Hemingwaya? Tak może być. Najskromniejszy track z płyty Szprycer, a mam wrażenie, że najprawdziwszy, najpełniejszy, emocjonalny i doskonały w każdym wersie i uderzeniu bitu od Rumaka. Ten numer to tylko 9 wersów, ale i czasami mniej wystarczy, żeby poczuć, jak się kogoś kocha. Peja, tak bardzo chcę. Musiałem wrzucić coś bekowego, mówiłem wam na początku, to nie byłbym sobą, a przed chwilą się przecież za poważnie trochę zrobił. Ale kiedy jak nie w walentynki możesz podesłać komuś traczek albo zaśpiewać komuś traczek, gdzie w refrenie padają słowa tak bardzo chcę, się z tobą. Co ciekawe, istnieje clean version, ocenzurowana wersja tego utworu, gdzie Peja rapuje pokochać się z tobą. Tutaj no to już musicie wyczuć temat, kto jak bardziej się odnosi do takich kawałków i wulgaryzmów i wybrać wersję, którą warto puścić. Dziarma i utwór Super Glue. Świeżynka z dopiero co wydanego debiutu Dziarmy, recenzja tej płyty u mnie na kanale, zapraszam. Wrzuciłem ten traczek tutaj, bo jest idealny na odmułkę. Na odmułkę tego często niechcianego, często sztywnego vibe'u, który nie wiadomo kiedy się wytworzył. Więc puść to, zarzuć trochę energii, potuptajcie nóżką, uśmiechnijcie się. Sokół i kawałek z tobą. Najdłuższą rozkminę miałem z Sokołem, bo wiedziałem, że muszę coś tutaj dać od niego, bo słychać to na każdej płycie, w której bierze udział, że zna się na rzeczy. I padło na coś aktualnego. Coś z aktualnego solowego etapu Wojtkowo-Sokołowego, czyli z płyty Wojtek Sokół z 2019 roku. Shit! Wojtek Sokół w 2019 roku. Ja mam wrażenie, że ta płyta wczoraj wyszła. Przecież ten track jest... Track, cała płyta jest nadal świeża. Utwór traktuje o tych małych rzeczach, które często, gęsto nas wkurzają, jak na przykład zatykanie włosami spływu w wannie, ale i o tym, że czasem nie liczy się kompletnie nic innego niż proste wspomnienie ze wspólnej przejażdżki autem z psem na tylnym siedzeniu. Jedno jest pewne, bez obu tych tematów
nie da się żyć. Mata, szafir, coś wam powiem. Bo nie padło to chyba u mnie nigdy nigdzie. Nie lubię maty. Ale ten track jest u mnie ostatnio tak często na playliście, że boję się, że w podsumowaniu roku na Spotify będzie u mnie najczęściej słuchanym artystą. To po prostu prosty love song. Zrobiony dla ukochanej osoby, złożony ze wspólnych anegdot i wspólnych chwil. W dodatku ze świetnym, nostalgicznym teledyskiem. W dodatku od rapera numer jeden w tym kraju. No czego chcieć więcej? Quavo na fide i Natalia Schroeder tęsknie za starym Kanye. Jak tu nie dać takiego numeru od dwóch gwiazd polskiej muzyki? Od dwóch gwiazd polskiej muzyki zakochanej w sobie. Rapowe zestawienie rapowych piosenek na rapowe walentynki bez rapowej piosenki, w której to raper wraz ze swoją dziewczyną wymieniają raperów, których razem słuchają i opisują, jak to działa na nich wzajemnie? Nie u mnie te numery. A jak już przy numerach jesteśmy, to mogłoby być trochę tego więcej, bo nie ukrywam, że od premiery tego utworu, od premiery Romantic Psycho czekam, aż ta dwójka coś, kurczę, jeszcze stworzy razem. Jakby taka płyta wspólna powstała, byłoby to wspaniałe, moja dusza i serduszko mi się i rapowe łóżko uradowało. No dajcie coś, no bo to wyszło wam to, no. No i tak, to by było na tyle. Było 10 utworów kompletnie nieułożonych, kompletnie od czapy. Jak masz jakieś inne kompletnie od czapy swojej, to wrzućcie tutaj w komentarzu, napisz czego tutaj brakuje. Walaj, sprawdzaj, dorzucaj do playlisty, napisz jak ci się to podobało. A co ci nie siadło, też napisz. I to tyle, zapraszam na Instagram Rapglas, zapraszam na TikToka Rapglas, nie wierzę, że to mówię. Zapraszam do sprawdzania recenzji płyty, książek, raperów, no i co? Widzimy się niedługo, no bo czemu nie?